Kolejna porąbka. Wojciech Waligura. Mieszkaniec Czańca, od najmłodszych lat związany z ruchem młodzieżowym przy parafii Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej. W okresie PRL-u za współpracę z księdzem proboszczem Józefem Sanakiem zastraszany przez Służbę Bezpieczeństwa i Milicję. W 1987 roku planował studia w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, ale otrzymał wilczy bilet z adnotacją wrogi dla ustroju PRL. W latach 1988-2002 pełnił funkcję w maltańskiej służbie medycznej w Bielsku-Białej. Dzięki jego zaangażowaniu zostały rozbudowane młodzieżowe szeregi maltańskiej służby medycznej. Największą akcją, jaką zorganizował, jest pomoc dla tysiąca dzieci poszkodowanych podczas powodzi w 1997 roku, dzięki czemu udało się sprowadzić 27 tirów z żywnością i darami z Niemiec, które docelowo skierowane zostały na tereny powodziowe, szczególnie na Opolszczyznę. Był również jednym z organizatorów wizyty Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Dzięki jego osobistym staraniom niemiecka służba maltańska pomogła zabezpieczyć medycznie pielgrzymkę i przejazd z Bielska-Białej do żywca ojca świętego Jana Pawła II. Od 2005 roku pełni społecznie funkcję dyrektora międzynarodowych zimowych mistrzostw w ratownictwie medycznym oraz organizuje akcję edukacyjną w ramach projektu Dzieci uczą dzieci, gdzie przeszkolono kilka tysięcy kursantów w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Aktywny działacz sportowy. W latach 91-2015 pełnił funkcję prezesa Ludowego Klubu Sportowego w Czańcu. Przyczynił się w znacznej mierze do rozbudowy klubu i zmodernizowania obiektów stadionowych. W strukturach Beskidzkiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej był społecznym wiceprezesem do spraw organizacyjnych oraz członkiem Komisji Rewizyjnej Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Pracuje z dziećmi i młodzieżą, dla których od lat organizuje wyjazdy na turnieje piłkarskie, m.in. do Niemiec i Danii oraz krajowe obozy szkoleniowe. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu w 2008 roku na terenie LKS-u Czaniec został przeprowadzony wojewódzki finał turnieju dla dzieci o Puchar Tymbarku z podwórka na stadion. W latach 2008-2016 był członkiem Rady Parafialnej w parafii Czaniec. W latach 2010-2015 pełnił funkcję prezesa OSP w Czańcu. Samorządowiec. W kadencji 92-96 radny gminy Porąbka, następnie zastępca wójta. W kadencji 2006-2010 radny Rady Powiatu Bielskiego. Członek Rady Sołeckiej Sołectwa Czaniec. Od 1988 roku pracuje w Bielskim Tłogotowiu Ratunkowym w Bielsku-Białej, gdzie obecnie pełni funkcję dyrektora. Z pasją pracuje na rzecz mieszkańców swojej wsi. Aktywny działacz, na wielu płaszczyznach życia społecznego, bezinteresowny, otwarty, pozytywnie nastawiony do życia, poprzez swoją działalność integruje mieszkańców. Autorytet i lider w środowisku lokalnym.